Otóż istnieje takie coś, co się nazywa FAQ. I nie chodzi o FAQ, tylko o FAQ, w sensie FAQ. Czyli takie, że najczęściej zadawane pytania. I jeżeli chodzi o związki, to takim pytaniem jednym z najczęściej zadawanych jest, to w takim razie, na czym miałoby polegać to, co mamy zrobić, żeby być pewnym, że mamy się ożenić? Czyli co to zrobić wcześniej, żeby to wiedzieć? I o tym będzie dzisiaj. Dzień dobry, szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w balladach i romansach. Moi drodzy, tak jak było już tydzień temu, dzisiaj jesteśmy w drugiej części trylogii zasadowej, czyli trylogii o zasadach randkowania. Po zasadzie numer 1, czyli zasadzie ora et labora, czyli pamiętaj, że pracuj i módl się. Dzisiaj druga zasada, która oznacza bardzo konkretny konkret, na czym miałoby to polegać. Otóż druga zasada, można by ją najkrócej sobie nazwać, mów i słuchaj. Ja wiem, brzmi to banalnie i brzmi to w ogóle w sposób oczywisty, ale ojciec po prostu odkrył Amerykę. Otóż odkrył z tego prostego powodu, że to jest coś, o czym niby wszyscy wiedzą i prawie nikt tego nie robi. Ja prowadzę, jak pewnie może niektórzy wiecie, albo raczej prowadziłem przez dłuższy czas, tak zwane kursy przeciwmałżeńskie w Łodzi, gdzie przyjeżdżają te wszystkie tam pary narzeczonych i tak dalej. I bardzo często się ze mną też umawiają na rozmowy. I kochani, moje doświadczenie po prostu prawie zawsze, no na szczęście nie zawsze, ale prawie zawsze, jest takie, że gadam po prostu z tą parą i ja mam wrażenie, że oni coś tam o sobie wiedzą, ale żeby oni wszystko o sobie wiedzieli, to nie bardzo. Kiedy pytam różne rzeczy z przeszłości na przykład, to słyszę, no, że ona generalnie ma taką dosyć trudną sytuację tam z tym związaną, ale jak pytam o konkret, na czym polega, no tak do końca nie wiem, bo tak trochę mi opowiedziała, ale trochę jakby no nie wszystkie rzeczy. Halo! W sensie, moi drodzy, najważniejszą rzeczą, żeby mieć pewność, że ja mogę z kimś być do końca życia, jest pewność tego, że ja go znam. Jest pewność, że ja ją znam. A co to znaczy? To oznacza mów i słuchaj. I moi drodzy, podstawową zasadą, drugą zasadą randkowania jest zasada tego, żeby randki przede wszystkim polegały na nieustannym rozmawianiu i poznawaniu się. I ja wiem, że znowu, przepraszam, że tak może o tym mówię kipiarsko trochę, ale po prostu, bo to jest nagminny błąd. No bo my uwielbiamy ze sobą siedzieć, po prostu nawet długie czasy oglądamy filmy, gadamy o różnych rzeczach i tak dalej. I jasne, i wtedy trochę takiego poznania wyjdzie, ale czasami trzeba po prostu ustawić sobie program. Ja wiem, jak to teraz będzie nudno brzmiało, ale trzeba zapisać na kartce 60 tematów, które musimy poruszyć i potem, że tak powiem, skreślać listy te tematy. Czy myśmy o nich porozmawiali, czy ona mi opowiedziała, co ona o tym myśli, jak na to patrzy, jak to wyglądało w jej przeszłości, jak ona to widzi na przyszłość, jaki on jest w tym temacie i tak dalej. I kochani, to jest robota. To nie jest po prostu tylko takie spontaniczne gadanie i coś z tego wyjdzie. I uwaga, ja wiem, że są takie noce, takie cudowne noce, kiedy nas tak wzięło i siedzieliśmy i całą noc rozmawialiśmy. I uwaga, tak, rzeczywiście, to są strasznie piękne rzeczy, tylko że nie da się tylko na takim czymś zbudować całkowitego poznania kogoś. Te noce romantyczne, przegadane, kiedy sobie opowiadaliśmy przeszłość i tak dalej, są strasznie ważne. Pociśnij dalej, pociągnij dalej. W sensie, mimo że już wiesz to, co wiesz, ciągnij dalej. De facto, do znudzenia powinniście ze sobą rozmawiać, czyli dowiadywać się tego, kim ten ktoś jest i nauczyć się mówić, kim ja jestem. I kochani, to gadanie to nie może być taki spontan w takim sensie, bo ja sobie zdaję sprawę, że mamy coś takiego, no tak, my oczywiście wiemy, że musimy przegadać różne sprawy, no i jak tylko możemy, to przegadujemy. Nie! W sensie, weźcie kalendarz i sobie ustalcie na przykład, że raz na 2 tygodnie, w czwartek wieczorem, i to jest wpisane w kalendarz, mamy przeznaczone 3 godziny na to, że siadamy, zróbcie sobie jakiś rytuał. Robimy 2 ogromne filiżanki herbaty, albo jeżeli ktoś tam ma, że tak powiem, opanowane różne inne sprawy, to na przykład 2 ogromne kieliszki wina, ale nie za dużo. W takim sensie albo ona gotuje, znaczy w sensie piecze ciasto, a on przygotowuje, nie wiem, co tam, coś tam robi specjalnie, okazję na to, żeby było ładnie. I wiadomo, że jak się tylko na stole pojawiają na przykład 4 świeczki, 2 filiżanki i ciasteczko, to znaczy, o, mamy do przegadania poważne sprawy. I kochani, jeżeli ktoś nie ma pojęcia, no dobra, ale o czym mamy gadać? Uwaga, pod tym filmem, tutaj w opisie, będzie lista
Nie mówię, że kompletna, ale będzie lista podstawowych tematów, które trzeba przegadać w sposób szczegółowy, w ogóle wyczerpujący temat, nie tylko wspomnieć. Słuchaj, jak tam twoja przeszłość? No wiesz, miałam trudne dzieciństwo. Dobra, zrobione. Nie! W sposób wyczerpujący. Na dole w opisie znajdziecie listę wszystkich tematów, o których trzeba koniecznie pogadać. Co dwa tygodnie, w czwartek siadacie na 3 godziny i o tym rozmawiacie. I to jest rytuał, to jest pewnego rodzaju podsumowanie 2 tygodni, opowiedzenie sobie o tym, co się działo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O tym w ogóle jeszcze będą też inne odcinki, bo to jest w ogóle ważny temat. Ale od tego trzeba zacząć. Kochani, jak się patrzy na małżeństwa, i to myślę każdy wie, kto spojrzy na jakiekolwiek małżeństwo, to podstawową katastrofą bardzo często małżeństw jest to, że oni nie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie potrafią sobie mówić o tym, co się między nimi dzieje, nie potrafią mówić coś, co czują, nie potrafią mówić, jak reagują na takie albo inne sytuacje, bo się tego nie nauczyli wcześniej. Mów i mów i mów i mów i słuchaj i słuchaj i słuchaj. Podam taki przykład, chyba go już kiedyś wspominałem, ale miałem kiedyś taką dziewczynę, Ninę. Ninko, jeżeli tego słuchasz, pozdrawiam cię, nie widzieliśmy się już chyba z 25 lat. To było jeszcze w szkole średniej. Nina była cudowną dziewczyną, absolutnie fantastyczną, wierzącą, piękną, w ogóle super, no ideał. I pamiętam, że z Niną się złapaliśmy, byliśmy tam kilka miesięcy razem ze sobą, złapaliśmy się na tym, że po pewnym momencie takiego tam budowania związku, no wiem, no zabrzmi teraz to głupio, ale spotykaliśmy się przez kilka miesięcy, zasadniczo tylko i wyłącznie po to, żeby się całować. Ale naprawdę, w sensie to było takie strasznie fajne i to było tak super, żeśmy po prostu potrafili się spotkać na przykład na 4 godziny, tak? Ona mieszkała w takiej dzielnicy w Myszkowie, nazywa się ta dzielnica Pochulanka. Gdzieś jechałem autobusem miejskim chyba 40 minut z mojej tej dzielnicy w Myszkowie. Zawsze czytałem po drodze rok 1984 George'a Orwella, więc będę do końca życia pamiętał. Miałem orwellowski klimat w głowie. Jak zajeżdżałem tylko do Niny, to żeśmy tam 3 słowa tam zagadali, mniej więcej 2 minuty, a potem się przez 4 godziny całowaliśmy. I mieliśmy takie wrażenie po pewnym czasie, że my naprawdę spotykamy się tylko w jednym celu. W sensie po to, żeby się całować. Myśmy się po prostu przestali w pewnym momencie poznawać. Dlatego, że są rzeczy fajniejsze niż poznawanie się. Bo nieustanne gadanie, nieustanne poruszanie tematów nowych, ważnych, trudnych, no jest po prostu momentami rzeczywiście trudne i męczące. I takie ma być! Związek powinien być taki, żeby w okolicach małżeństwa, w sensie jak się robi ślub, o to mi chodzi, w okolicach zawierania związku małżeńskiego, żeby wtedy już małżonkowie, powiedzmy po 3 latach budowania związku mieli w sobie takie coś, dobra, to teraz będziemy się miesiąc do siebie w ogóle nie odzywać, bo wreszcie możemy sobie trochę odpocząć, bo żeśmy już po prostu wszystko możliwe poruszyli. Uwaga, niektóre związki tak mają, to prawda, ale moje doświadczenie jest takie, że ogromna większość tak nie ma. I my nie wiemy o sobie, nie to, że nic, ale nie wiemy o sobie wszystkiego. A musicie wszystko o sobie wiedzieć, żeby zbudować związek. Bo inaczej wchodzicie w związek z kimś, kogo nie znacie, czyli nie z tym, kogo rzekomo kochacie. Nie możecie go kochać, jak go nie znacie. Więc się poznajcie. Więc druga zasada randkowania, absolutnie w ogóle fundamentalna. Mów i słuchaj. Mów i słuchaj, zróbcie sobie plan, rozpiszcie sobie na kartce wszystko, o czym musicie pogadać i nawet, przepraszam, że będzie głupio brzmiało, ale po prostu na głupa siedźcie z tą kartką i mówcie, zrobiliśmy już punkt 4, tak, mamy go przegadane, wszystko. O nie, musimy tam jeszcze dopisać punkt 4a, bo tam jeszcze jest kilka kwestii, które musimy koniecznie przegadać. Gadać, 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 gadać. I nie mówcie mi, ale ja jestem małomówna. To się naucz mówić. To się naucz pokazywać to, co masz robić. To się naucz mówić, ale ja nie potrafię opowiadać o moich emocjach, bo ja jestem pozamykanym mężczyzną. No i to się naucz, żeby było odwrotnie. Bo jak tego nie zrobicie, to będzie lipa. Druga zasada. Mów i słuchaj. Druga zasada. Mów i słuchaj. Co się w ogóle we mnie dzieje, ty słuchaj? Jakaś agresja. Ale dobrze, nie? No dobrze. No.